tylko. Nie, może ludzie się po prostu nie lubią myć. To by tłumaczyło, ludzie, którzy na przykład palą papierosy, nie lubią się myć. Bo nie wiem, woda ich parzy. Więc wolą palić papierosy, bo jebie od nich papierosami. Co sprawia, że nie czuć od niego, od nich ich naturalnego smrodu. To by tłumaczyło. To by tłumaczyło. No, to by miało sens. Nie, pani papierosów nie uspokaja. Papierosy nie zawierają w sobie substancji uspokajających. Jeżeli uważasz, że jesteś uspokojony po zapaleniu papierosa, to dlatego, że robisz głęboki wdech i wydech podczas palenia. I to jest czynnik uspokajający. Możesz to robić bez palenia papierosów. Normalnym jest, że jak robisz... to uspokaja. Inną rzeczą może być placebo. Bardzo prawdopodobne. A inną zaspokajanie głodu nikotynowego. To nie jest uspokajanie. Pomijają negatywne efekty. Jak uzależnienie czy nie wiem cokolwiek. Kafun. Czy sadacie Fidżi? Na tego typa. Tak trochę nie. Z drugiej strony... Gry pod kert. Babcia się ciebie kiedyś pytała, czy mówisz do komputera? Moja babcia jeszcze nie jest aż tak zacofona. Może go nie zabiję. Jakby go nie zabił. O, monetka. A. Dobra, będę mieć się zatrzymany. Do będą lepszego. Swoją rolę spełnił. Zagramy Conjurera. Fuck yes. Zaraz zaczekam jakieś deki w najcieliś podam. Ale ja mam pomysły na deki, nie musisz. Ja wiem co robić. Tak czy siak, zrobimy w ten sposób. Dobór kart, bardzo interesujące. Wiecie co wezmę? Mam nadzieję, że on mi go zabije, ponieważ będę mógł zrobić effigy na Conjurera. To mi się podoba. Czemu Wild? Ponieważ mam dostępne karty, które są bardzo fajne dla Casino Mage'a. O, swipe, to boli. To boli. O, jak boli, jak boli. Are you ready, Captain? Aj, aj. Nie, to było kit, mniejsza. 4, 5, 6, 7, 8. Zabawnie. Nie zrobię live z babcią. Nie słucham polskich wykonawców. Kafun is my shield. Zobaczymy, czy ma Big Game Huntera. Mark of the Wild. Dalej jest wystawiony na Flame Strike. Okej. Okej, może coś jeszcze wystawi. Byłoby bardzo fajnie. Cień. Shadow Naxxramas, bo to jest Wild. To masz dostępny. Poproszę. Czemu mieszkam z babcią? Mam opłacalne warunki do życia. Więc czemu by nie? Okej, zobaczymy jak Boombot poleci. Niech się Renji zacznie! Au. Welp. Użyjemy Counterspellu, żeby nie miał jak zabić mi tego przyjemniaczka. Te bumboty walęły oba za jeden! Goddammit. Every fucking time. Kiedy przeciwnik zagra doktora Boom, jest za 8 łącznie. Czyli granie Big Game Hadrena standardowe dalej się opłaca? Co to było? Innervate. Welp? Pytanie, co bym chciał zagrać. Where shall I strike?
Nie zostawię jego przy życiu na pewno. Jak to mogę rozegrać? Mogę rzucić jego. I zagrać 3 spele, co da nam łącznie... 3 razy 4, o, dużo. Dużo. Let's RNG begin. W sumie mogę użyć Ice Lance po prostu, ale po co? Zróbmy tak. Podejrzewam, że on może chce wystawić tego taunta 4x6, dlatego wziął Brana. Teraz wystawił. Okej, wystawił tego taunta. Interesując na swój sposób. Cześć, Kasia Blue. Pojawiasz mi się w snach jako umieszczony seksiak. Co mam zrobić? Rozprostuj nogi. Zajebiste. Okej. Bardziej by mi chyba zależało... na zrobienie czegoś takiego. Zdajmy dużą ilość obrażeń. Póki możemy. Póki możemy! Bo może chcieć teraz zarzucić Kafuna? Fajnie by było zabić sobie mi tego. No właśnie. Chwileczkę, jeżeli on zginie! Jeżeli on zginie, Kafun zostanie skopiowany! Tak! Czekajcie. Powinno zostać szukać sekret i skopiować Kafuna! Ponieważ sekret... Tak! Kontra... Yes! Ponieważ efekt Kafuna działa przed pojawieniem się Kafuna, zabijam Mad Scientista, a efekt Mad Scientista jest przed pojawieniem się Kafuna, ponieważ Mad Scientist był został wystawiony pierwszy, wyszukuje mi Mirror Entity, Kafun wchodzi na pole gry, skopiowany. GG. Hehehe. Wszystko zaplanowane.